Do historii w naszym programie sięgamy niezwykle rzadko, ale zbliżająca się rocznica Powstania Wielkopolskiego skłoniła nas do cofnięcia się wstecz, dokładnie do roku 1918. Dzień dobry Państwu. Niebawem obchodzić będziemy kolejną rocznicę Powstania Wielkopolskiego, które toczyło się w latach 1918-1919. Na pewno każdy z nas wie coś, nieco o tym powstaniu, ale wydaje mi się, że nie byłoby źle, gdybyśmy odświeżyli sobie pamięć, przypomnieli niektóre fakty i dowiedzieli się jakichś nowych ciekawostek. Dlatego przedstawiam Państwu pana Czesława Olejnika, który zgodził się opowiedzieć nam o tym powstaniu. Proszę pana, jak doszło do wybuchu powstania? Wiem, że było ono przygotowywane solidnie. Tak, jak zresztą każda akcja podjęta przez Wielkopolan była zawsze bardzo systematycznie przygotowywana i co potem owocowało pewnymi efektami korzystnymi dla terenu Wielkopolski. Zresztą Wielkopolanie brali udział we wszystkich powstaniach narodowych, począwszy od powstania kościuszkowskiego, poprzez powstanie wielkopolskie 1806 rok, a nawet te, które odbywały się poza granicami zaboru pruskiego, tam również poznaniacy brali udział i w listopadowym, i w styczniowym. Natomiast jeżeli chodzi o powstanie, to ostatnie powstanie wielkopolskie z 1918 i 19 roku, to ono było przygotowywane systematycznie przez społeczeństwo Wielkopolski, które toczyło bardzo długą walkę z najbardziej posunięciami restrykcyjnymi wobec Polaków, jakie reprezentowała administracja państwa pruskiego. O utrzymanie polskości toczyła się walka już przez cały XIX wiek. Zakładano różne organizacje gospodarcze, jak banki pomocy wzajemnej, kółka rolnicze, spółdzielnie rolnicze, towarzystwa kredytowe ziemskie, towarzystwo ziemian polskich, tak zwane kasyno. Pierwsze powstało w Gostyniu, ale później powstało w Poznaniu i w innych miastach. Rok 1901, 1906 i 7 to dwa okresy w których młodzież szkół średnich i podstawowych strajkowała, przyczyniając się również do tego podtrzymania ducha polskości. Gdy w roku 1914 wybuchła pierwsza wojna, od razu powstają cały szereg tajnych organizacji, jak Polska Organizacja Wojskowa, jak Scouting, jak Towarzystwa Gimnastyczne Sokół, które w swoich gniazdach, czy tych, tak jakby powiedzieć inaczej, drużynach, nie tylko kształtowały tą tężyznę fizyczną, ale przygotowywały również poprzez odpowiednie ćwiczenia terenowe do służby wojskowej. Gdy kończy się już prawie pierwsza wojna światowa, w 1918 roku wybucha rewolucja w Niemczech. Następuje obalenie cesarza niemieckiego, Wilhelma II. I wtedy gwałtownie powstawają rady robotnicze i żołnierskie, mieszane. Są tam Polacy i Niemcy. Na tych terenach tutaj wielkopolskim Polacy starają się uzyskać większość w tych radach robotniczych i żołnierskich. Wtedy wielu żołnierzy, którzy przybywają albo na urlopy, albo są w okresie rekonwalescencji, ze szpitalów już nie wracają do swoich oddziałów, tylko pozostają tutaj w ukryciu. A więc materiał bardzo przygotowany, wyszkolony w armii niemieckiej. Zaczyna się organizować oddziały Straży Ludowej i Straży Obywatelskiej. Oddziały Straży Ludowej to przede wszystkim obejmują wieś, obywatelskie to miasta. Później z tych właśnie oddziałów straży, z tych byłych żołnierzy Armii Pruskiej, z tych byłych członków Sokoła czy Scoutingu rodzą się samorzutnie oddziały powstańcze. 27 grudnia do Poznania przybywa wielki patriota, wielki kompozytor, jeszcze większy wirtuoz fortepianu Ignacy Paderewski. Przybywa w otoczeniu oficerów alianckich. Jest w drodze do Warszawy, gdzie zaczyna się tworzyć ta władza centralna.
przemawia do poznaniaków z hotelu Bazar przy placu, późniejszym placu Wolności, w ten czas plac imieniem cesarza Wilhelma II. Podczas tej wielkiej manifestacji rusza z drugiego końca miasta Poznania oddział grenadierów pruskich i zaczyna zrywać wywieszone flagi alianckie i polskie. Dochodzi do wybuchu, spontanicznego wybuchu powstania, ale już są oddziały polskie zorganizowane. To powstanie w Poznaniu błyskawicznie rozszerza się na wszystkie ulice. Poznań zostaje szybko oswobodzony. Wieść o tym dociera zaraz do pobliskich miejscowości i Kurnik, ten oddalony o kilkadziesiąt kilometrów, zostaje w tym samym dniu oswobodzony. Później to powstanie błyskawicznie rozszerza się na pozostałe granice. Do końca grudnia 1918 roku zostają wyswobodzone tereny Wielkopolski, wschodnie, środkowe i częściowo tylko zachodnie. Granica przebiega tak jak na mapce wschodniej. Te miejscowości Grodzisk zostaje wyzwolony ostatniego grudnia i na tym pasie od Zbążynia, od Nowego Tomyśla, Grodzisk, tak przebiega podział między tymi oddziałami powstańczymi a siłami niemieckimi. A jak toczyły się walki na terenie wolsztyńskiej, ziemi wolsztyńskiej? Trochę się może cofniemy, ponieważ takim bohaterem jest Stanisław Siuda, podporucznik armii pruskiej. W armiach zaborczych, w austriackiej, w rosyjskiej było dużo generałów Polaków. Natomiast w armii pruskiej Polak mógł być tylko oficerem, jeżeli posiadał średnie wykształcenie, tak zwaną dużą maturę. A do pozostałych kariera kończyła się na poziomie podoficera. Stąd też dowództwo tutaj obejmowali na tymi oddziałami powstańczymi podoficerowie, a do rzadkości należało, jeżeli któryś miał stopień oficerski. Takim właśnie podporucznikiem był Stanisław Siuda, pochodzący z Przemętu, który w 1906-1907 roku chodził do gimnazjum w Śremie i brał udział w tym strajku szkolnym. Został z tej szkoły usunięty, ale nacisk opinii społeczeństwa polskiego był tak silny, że tych kilku uczniów musiało być z powrotem przyjętych do tego gimnazjum. Później po maturze wcielony do armii pruskiej, no, otrzymał awans na podporucznika. Przebywał na urlopie u swoich krewnych w Prochach, a więc niedaleko Wielichowa. Gdy się dowiedział, że Grodzisk już jest wyzwolony, podążył do Grodziska i obejmuje dowództwo nad powstańcami w Grodzisku, ponieważ ich komendant leży w ten czas bardzo ciężko chory, z wysoką temperaturą. Postanawia uderzyć na Rakoniewice. 4 grudnia wyruszył rano na Rakoniewice na czele 40 ludzi. Po drodze dołączają już do niego ochotnicy i na czele kilkudziesięciu ludzi stacza potyczkę z niewielkim oddziałem ułanów pruskich. Rakoniewice zostają oswobodzone, ale w Rostarzewie są bardzo silne oddziały pruskie, złożone z armii normalnej i drugie oddziały złożone z tych ochotników, z kolonistów niemieckich. Następuje kontruderzenie niemieckie. Toczą się bardzo gwałtowne walki na przedmieściach Rakoniewic. Prusacy nawet wdzierają się do pierwszych zabudowań miasta Rakoniewic, a drugi oddział pruski atakuje od strony stacji kolejowej. Udało się odeprzeć jeden i drugi atak w godzinach popołudniowych. 4 stycznia Rakoniewice zostały oswobodzone.
Później na noc z 4 na 5 ruszają oddziały powstańcze do Rostarzewa i znowu atakują Rostarzewo. Proszę, mapa druga. Atakują z dwóch stron. Jeden oddział atakuje szosą od Rakoniewic do Rostarzewa, natomiast drugi atakuje od północy. Rostarzewo zostaje oswobodzony. Jest noc z 4 na 5 stycznia. Wolsztyn jeszcze jest opanowany przez siły pruskie, zwłaszcza że duży oddział, batalion pruski przyszedł do Wolsztyna w ostatnich dniach grudnia i został rozmieszczony w gmachu dzisiejszego liceum ogólnokształcącego. Tam również znajdował się lazaret wojskowy. A oto jak wyglądał wówczas Wolsztyn, żeby tak troszeczkę przybliżyć Państwu, jak się przedstawiało to miasto. To jest gmach poczty, widać jeszcze balkon, z tego balkonu później będzie oszczeliwana cała ulica 5 stycznia. To jest budynek przy ulicy Roberta Kocha i 5 stycznia. Tutaj będą toczyły się negocjacje między władzami pruskimi a powstańcami. Obecnie w tym budynku jest wytwórnia ozdób choinkowych. Ulica Biała Góra dzisiaj nazywana jest nosi imię doktora Roberta Kocha. Grand Hotel dzisiaj znajduje się tam Wolsztyński Dom Kultury. Ulica 5 stycznia, zamknięta domem, gdzie w tej chwili jest to centrum handlowe. W bok jest wejście na molo wolsztyńskie. Ulica Sienkiewicza. Ulica Rynek i ulica Poznańska. Tyle widać gmach bużnicy żydowskiej, ponieważ ten czas w Olsztynie było dużo Żydów, mieli swoją świątynię, było bardzo dużo Niemców, którzy mieli swoją świątynię też przy ulicy 5 stycznia i było katolicy, gdzie kościół katolicki znajduje się przy ulicy Kościelnej. I te walki jak się tutaj toczyły? I teraz zaczęły się walki. W nocy idą oddziały powstańcze z Rakoniewic poprzez Tarnowe, poprzez Gościeszyn, Dąbrowę. Oddziały powstańcze pod dowództwem podporucznika Zentkera uderzają na Wolsztyn poprzez ulicę Lipową, potem ulicę Wschowską. I poproszę, mapka trzecia, tak? I dochodzą do rynku. W rynku jeszcze urzęduje burmistrz niemiecki. Zostaje po prostu zaskoczony i wzięty do niewoli. Drugie uderzenie szło też od ulicy Lipowej. Tutaj kompania z Krzywinia atakowała ulicą Biała Góra, dzisiaj ulica doktora Roberta Kocha. Tutaj jest bardzo krwawa walka, ponieważ Niemcy tutaj mieszkali prawie że w każdym budynku i z każdego budynku są oszczeliwani powstańcy. Idą dwoma jakby rzędami wzdłuż domów i oszczeliwują naprzeciw siebie domy z broni palnej. Dochodzą do 5 stycznia. Ale 5 stycznia jest zaryglowana ogniem karabinów maszynowych, umieszczonych jeden przed przejazdem kolejowym, a drugi na balkonie poczty. Wszystkie ataki powstańców załamują się. Część żołnierzy powstańców dochodzi jednak do
ulicy Rzecznej i ulicy Cmentarnej, dzisiaj się Słodowa ulica, i tutaj już dalej nie mogą się przesuwać, ponieważ jest tak silny ostrzał broni maszynowej niemieckiej, że każde posunięcie się do przodu po prostu kosi ich. Pada pierwszy powstanie z Przybylski, z tej kompanii krzemienieckiej, z Jurkowa, z powiatu Gościeszyna, z powiatu kościańskiego, i jego właśnie tablica pamiątkowa jest umieszczona na szkole numer 4. Powodzenia kampania przesuwa się tą ulicą Cmentarną i od tyłu wchodzi na cmentarz starokatolicki. Ten cmentarz starokatolicki rozciąga się tam, gdzie obecnie jest cmentarz oficerów radzieckich. Znajdując osłonę za nagrobkami, oszczeliwują na wprost pocztę. Ale to się na niewiele zdało. Nie można zdobyć poczty. Poczta jest silnym umocnieniem. Próba, jaką podjęto od Niałka, by zaatakować od zachodu, również kończy się niepowodzeniem. Dwóch zostaje ludzi zabitych, jeden ciężko ranny Krawczyk zdało się jeszcze wyczołgać. Około południa następuje zawieszenie broni. I z jednej strony przychodzą powstańcy, z drugiej strony przychodzi burmistrz ze swoimi radnymi, z białą flagą, machając tą białą flagę, by dać znać Prusakom, by przerwali ogień. Przychodzi dwóch oficerów również ze strony pruskiej i zaczynają się toczyć pertraktacje w tym domu u pana Machoja. Dzisiaj to jest narożnik ulicy 5 stycznia i doktora Roberta Kocha. Dzisiaj jest tam wytwórnia ozdób choinkowych. Te pertraktacje toczą się przez parę godzin. Żadna ze stron nie chce ustąpić. Wreszcie dochodzą do jakiegoś takiego porozumienia, że w Olsztyn opuszczą i oddziały powstańcze, i oddziały pruskie. Gdy podporucznik Zentkeller powiadomił o tym powstańców, wzburzenie było tak ogromne, że padały zarzuty, zdrada. No i samorzutnie powstańcy ruszyli do przodu. Atak był tak niespodziewany, że wypędzili z Olsztyna oddziały pruskie. Zajęto pocztę, przekroczono linię kolejową, zajęto ulicę ogólnokształcącą. Olsztyn został oswobodzony. I stąd ulica 5 stycznia, ponieważ 5 stycznia, tak został Olsztyn oswobodzony, tak jak w Poznaniu jest ulica 27 grudnia, bo zaczęło się powstanie właśnie w tym dniu. A dlaczego akurat konkretnie ta ulica? Dlatego, że 5 stycznia i tutaj były najcięższe walki na tej ulicy. Tu najwięcej zostało rannych powstańców i zabitych powstańców. Po 5 stycznia walki w Olsztynie ustały, przeniosły się na zachodnią część powiatu Babimońskiego. I czy kopalnica łatwo została zdobyta? O, kopalnica. Był taki trochę ciekawy przypadek, że po 5 stycznia jakby ustały działania wojenne na tym odcinku. Niemcy się wycofali do Jaromierza, a zwłaszcza w kopalnicy. Otrzymali duże posiłki ze Sulechowa i tam się umocnili. Dopiero 10 ruszyli Polacy w kierunku zachodnim. Szły wszystkie kompanie powstańcze do Powodowa. Powodowie się rozdzielili. Część poszła w lewą drogą poprzez Żodyń na kopalnicę, a część poszła na wprost na Siedlec, by potem wykręcić na północ, by wspomóc atak na Zbąszyn. Ale w trakcie wykonywania tego manewru okazało się, że jest niemożliwe przyjść z pomocą Zbąszyniowi, ponieważ duże ugrupowania niemieckie znajdowało się i w Babimoście, i w Kopalnicy. Groziło wobec tego odcięcie tej kolumny, która miała podążać na północ. Następuje zmiana planu. Kolumna ze Siedlca przenosi się do Żodynia i idzie w kierunku Kopalnicy. Pierwsze walki toczą się
w Jaromierzu. Jaromierz został oswobodzony, ale do Kopanicy nie zdołano się wedrzeć. Broń maszynowa w rękach niemieckich była doskonale rozstawiona. Niemcy byli wstrzelani tą całą szosą i ryglowali podejście. Dopiero w nocy rozpoczął się atak z trzech stron, od południa, od szosy i od północy. I dopiero nad ranem Kopanica została oswobodzona. Polacy przechodzą przez Obrę i podążają na zachód, oswobodzając równocześnie Kargowę. Właśnie. I co było z Kargową? Wiem, że w roku 1793, kiedy dokonywał się drugi rozbiór Polski, Kargowa jako jedyna stawiała opór wojskom pruskim. A co było teraz, podczas powstania? Tak, rzeczywiście, to był ewenement w historii Polski, że wszędzie oddziały pruskie wkraczały bez oporu ze strony polskiej. Jedynie tutaj kompania kapitana Więckowskiego, 60 ludzi, stawiła opór. Zginął kapitan Więckowski, zginęło 5 żołnierzy. Stąd nawet tablica pamiątkowa, jedna na murach ratusza, a druga w Kopanicy, w kościele znajduje się. Ale okres, jaki minął od tego drugiego rozbioru, to był okres germanizacji. Już w mieście Kargowej było znacznie więcej Niemców niż Polaków. I po zajęciu w ten czas Kargowy przez oddziały powstańcze następuje kontratak sił niemieckich. Kargowa właściwie składa się z trzech takich miejsc, jakby połączonych miejscowości, górna, dolna i środkowa. I Niemcy zgromadzili duże siły i przypuszczają koncentryczny atak na Kargowem. Oddziały polskie są słabsze i pod względem liczebnym, i pod względem siły ognia. Uderzenie jest tak gwałtowne pruskie, że oddziały polskie muszą się cofać w stronę Kopanicy. Chcą się oderwać od Prusaków, by zorganizować nową linię obrony. Ale Niemcy nie pozwalają, wciąż nacierają i wdzierają się ponownie do Kopanicy i zajmują część Kopanicy, przechodzą przez kanał i zajmują na cmentarz. Dopiero kontruderzenie nowych posiłków powstańczych, które przybyły z Wolsztyna, odrzuciło Niemców za Kopanicę. Ale już ponownie Kargowej nie udało się zdobyć. Walki toczyły się także o inne wsie, inne miasta, także o Babimost, no i okoliczne wsie. Profesor Zbigniew Grot nazwał Grójec Wielki Wielkopolskim i Termopilami. Dlaczego? Czy tam walki, które tam się toczyły, były aż tak krwawe? Tak. Babimost został zdobyty przez kompanię chobienicką bez żadnego wystrzału, ponieważ Niemcy się wycofali. I potem była jeszcze udana akcja na Nowe Kramsko Polaków. Rozbili tam stacjonujące oddziały pruskie, ale później, gdy toczyły się znowu walki o Kargowę, to Niemcy rozpoczęli również atak tutaj na tym odcinku. Przewaga również tutaj była po stronie Prusaków. Znowu groziło Polakom okrążenie. Ponadto Niemcy użyli na tym odcinku pociągu pancernego, który szerzył ogromne spustoszenie wśród sił powstańczych. Polacy musieli się wycofywać i historia się znowu jakby powtórzyła. Znowu ogromne uderzenie i spychające Polaków. Próba stawiania oporu na kanale. I na tym moście, na tym przyczółku prowadzącym do Chowienic nie udało się powstrzymać. Siły były pruskie tak silne, że wypchnęły Polaków aż do Chowienic. Znowu stojące tam oddziały w odwodzie, przychodzą z pomocą, cofający się powstańcom, udało się Niemców odrzucić poza kanał. Ale właściwie rzeka stanowi jakby granicę.
przyczółku Polacy już nie potrafili wywalczyć. Później, powyżej trochę Grójca, Polacy zdołali uchwycić przyczółek, który znowu ogromne siły niemieckie zaatakowały. I znowu ginie bardzo dużo powstańców, ale udało się na tej linii powstrzymać natarcie niemieckie. Dlaczego profesor nazwał to wielkopolskimi Termopilami? Bo powstrzymanie tego ataku pruskiego na tej linii Grójca uratowało sytuację na terenie Wielkopolski. Dowództwo niemieckie przygotowało wielkie uderzenie, które miało iść poprzez Chobienice na Wolsztyn i dalej aż na Poznań, by odciąć te wszystkie oddziały od zaplecza. To się nie powiodło. Okupione wielkimi stratami powstańców i dlatego profesor nazwał to Termopilami Wielkopolskimi. Mnie osobiście bardzo interesuje, czy kobiety także brały udział w powstaniu? A tak. Już w pierwszym dniu powstania, gdy szli przez Gościeszyn, hrabina Kurnatowska dała podwody dla powstańców, dała żywność dla powstańców, a potem powstawały oddziały kobiece zajmujące się aprowizacją i pielęgnowaniem rannych, ale też były kobiety, które spełniały rolę łączniczek. Jedną z takich była Teresa Sewol, mieszkanka Kopanicy, dla której to skończyło się tragicznie. 17-letnia dziewczyna, przenosząc rozkaz, została zastrzelona na terenie Kopanicy i pochowana. Jak doszło do ustalenia granicy polsko-niemieckiej? Toczyły się pertraktacje między aliantami a pokonanymi Niemcami w Paryżu. Zakończyły się one dopiero 28 czerwca i wtedy został podpisany traktat wersalski. Gdyby nie to powstanie tutaj, na tym terenie Wielkopolski, granice miały przebiegać znacznie bardziej na wschód, ponieważ te powiaty zachodnie były bardzo zniemczone i gdyby tu przeprowadzono plebiscyt, zakończyłoby się to tak samo niepowodzeniem jak na Mazurach czy na Powiślu. Zbrojny czyn Wielkopolan, ta walka powstańcza przesunęła granicę na zachód. Stworzyliśmy jakby politykę faktów dokonanych, ale nie udało się mimo wszystko uzyskać tych granic z czasów Rzeczpospolitej Szlacheckiej. I różnica, mimo że to powstanie było zwycięskie, to jest różnica na tej mapce widać, które to ziemie pozostały na Pomorzu, tutaj poza granicami. Tu jeszcze najbardziej na Wielkopolska właśnie wysunęła się do zachodu i tutaj Śląsk, czy powstania śląskie i plebiscyt nie doprowadziły do tego, by Śląsk został przyłączony. To samo nie było do góry w Prusach, na Mazurach, nie było walki zbrojnej, był plebiscyt. Plebiscyt został przegrany przez Polskę. Chciałbym tu jeszcze podkreślić, że to powstanie było jedynym powstaniem zwycięskim, które zakończyło się zwycięstwem i ono zadecydowało o tym, że tak i tak przebiegały granice państwa polskiego. Jeszcze na zakończenie pytanie, czy to prawda, że istniała tak zwana Republika Świętno? Tak. Świętnie był pastor Emil Hegemann i 6 stycznia, czyli dzień po oswobodzeniu Wolsztyna, zwołał ten pastor zebranie mieszkańców wsi i proklamował, że z tej wsi Zwilcza i Rudna tworzy nowe państwo, które ma być państwem neutralnym.
nazwa Wolne Państwo Świętno, ludzie przyzwyczaili się i mówili o Republice Świętno. Została powiadomiona Komisja Aliantów w Paryżu, która obradowała, że takie i takie państwo powstało maleńkie. Na pewno ci dyplomaci nie mogli znaleźć na mapie tego państewka, ale tutaj i powstańcy uszanowali i Niemcy w tym czasie. Ani jedne, ani drugie oddziały nie naruszały tej granicy. Dla ciekawostki można podać, że prezydentem został ten pastor. Sołtys został ministrem spraw wewnętrznych, Leśniczy ministrem wojny. I aż do 10 sierpnia istniało to neutralne państwo. Wówczas znowu na zebraniu wiejskim pastor zadecydował, że koniec z neutralnością. On wyraża wolę przyłączania tego państewka do państwa niemieckiego. Inni wkroczyły oddziały niemieckie. Stąd Świętno znalazło się poza granicami państwa polskiego. Między Obrą a Świętnem przebiegała granica państwa polskiego i między Świętnem a Kębłowem. Ale ten pastor jeszcze był o tyle ciekawy, że później on również się raz po raz dawał znać o tym, że istnieje, że działa i występował z różnymi pretensjami do majątku po gminie ewangelickiej i poprzez ambasadę polską w Berlinie zwracał się, że jest do że on utracił w Kębłowie pewne rzeczy, które mu państwo polskie już nie oddało. Że potem krowy jednego z mieszkańców Kębłowa weszły na jego łąkę. Oczywiście granica była bardzo taka płynna tutaj. I te spory raz po raz wynikały. Także pastor był bardzo wojowniczy. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Dziękuję również.